Dawid Szymonowicz. Dawid, dzisiaj miało być zwycięstwo, jest remis 0-0. No i trzeba przyznać, że naprawdę ciężko dzisiaj było. No na pewno nie był to łatwy mecz. Wiadomo, że liczyliśmy tutaj na zwycięstwo, niemniej jednak ten remis też w pewnym sensie trzeba szanować. Moim zdaniem troszkę przespaliśmy pierwszą połowę, gdzie za dużo tych błędów się wkradło i wydaje mi się, że w drugiej graliśmy już zdecydowanie lepiej. No właśnie, tak naprawdę jest zero z tyłu, ale do dzisiejszej gry obronnej można mieć trochę zastrzeżeń, no bo sytuacji Górnik jednak miał trochę. No miał Górnik parę tych sytuacji, niemniej jednak no, zagraliśmy na zero z tyłu i to trzeba podtrzymywać. Po meczu we Wrocławiu, teraz tam była porażka, teraz remis, 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. No to mimo wszystko jest jednak nie najgorsza sytuacja przed ostatnimi meczami. No tak, ale trzeba mieć się cały czas tutaj na baczności i na maksa wychodzić na każde kolejne mecze. Teraz bardzo potrzebne jest nam zwycięstwo. Gramy z Podbeskidziem następny mecz u siebie i będziemy robili wszystko, żeby im się zrewanżować za tą porażkę 0-3 tutaj. No właśnie, wspomniałeś o meczu z Podbeskidziem. To jest chyba mecz, w którym można już sobie tak zapewnić niemalże matematycznie to utrzymanie. To znaczy, no, w piłce różne sytuacje bywają i dopóki to nie będzie pewne, to tak naprawdę nie będzie miało to miejsca. Musimy wyjść, wygrać i jeżeli to utrzymanie już matematycznie będzie pewne, to wtedy dopiero odetchnąć z ulgą. Tam była taka sytuacja w drugiej połowie, gdzie padłeś w polu karnym. Był faul czy nie? To znaczy, nie wiem jak to wyglądało w telewizji, niemniej jednak na pewno zostałem kopnięty w twarz, bo zaraz właśnie od razu, bo po tym jak się wykąpię, jadę do szpitala na badania, ponieważ no, szczęka bardzo, bardzo mnie boli, nie mogę w ogóle zacisnąć zębów. Mówić możesz. Mówić mogę, tak. Dobra, dzięki. Dziękuję.